Hej, hej, witam was, Stanie, witam was serdecznie w Off-World Trading Company. Jest ze mną Tytus Dezu. Dzień dobry, Dezo. Dezu. Patrzeć ten sam nick, tylko inaczej wymawiany. W każdym razie Dezo. Jest z nami Tytus, jest z nami PL. Jego też nicku nie będę dokończać, to bo sami widzicie te X-y, no to sami wszystko rozumiecie. Dobra, witamy wszystkich panów serdecznie. Zaczynamy kolejną rozgrywkę po ostatnich rozgrywkach poprzednich, wygranych, przegranych. To mam pewne ciekawe przemyślenia i będę chciał Epic Games Store for you. No właśnie, Epic się kłania nam. Dobra, oni ci taki nick dali? Ja tam mam staniu. Mi nikt nie dawał, ja sobie sam wybrałem. No ale dobra, ja lecimy. Ja mam swoje stary nick. Tak, kiedyś byłem Tytus po polsku. No to wiesz, było dać PL2XD i byłoby lepiej, brzmiało. Bo te XX to automatycznie się... Nie, to że XXX, no to automatycznie coś się w głowie robi. Dobra. Stanie rozpoczynaj. Ja już tak, oczywiście gotowy jestem. Zaczynamy w tym razie. Zobaczymy, jak tym razem rozgrywka będzie wyglądać. Nie używamy maskarady, bo okazuje się, że niki dostajemy te same. I w sumie po kilku sekundach wiemy, kto kim jest, bo się szybko zdradzamy jak tempem tworzenia budynków. I to ten typ, że no, pewna osoba nie mówi, nie ma się jak stracić. Tak, a się, no to i tak wiemy, że jak idzie w patenty, to wiadomo, że to on. No tak. Tak, tylko pytanie, bo mi się gra teraz nie ładuje i to jest... Bo jest oczekiwanie od ciebie. Jest za 5, 10, 20, nie wiem, za którym się razem odpaliło. Epic ma problemy, ale póki co nie przedłużamy. Szybko trzeba przeskanować, jakie są zasoby. O, jakie piękne zasoby. O, chyba zobaczyliśmy właśnie przed chwilą to samo. No, jeśli chodzi o zasoby, to jest tutaj, nie ma naprawdę... Nie ma tutaj nic innego. Stój, nie! O. I teraz album się wkopał. Dobra, wszystko jasne. Teraz drugi zasób. O, idealnie. Idealnie. I jeszcze trzeba tylko zrobić jeden zasób. Mianowicie trzeba zasób energetyczny. Sprzedam to i mogę sobie... Uj, jak miło. Jak fajnie. To by było fajne. Że tak powiem, na energii nie będę płakał. Z powodu energii. No, ja też cię nie wiem. Dobra, i trzeba szybko jeszcze ogarnąć ten temat. Trzeba by wbić kolejne te rzeczy. Pięknie to idzie do góry. Nie, muszę ogarnąć pewien temat. Okej, muszę wam zabić aluminium, póki mogę. A scavenger HQ geotermalka uruchomiona. I to centralny koło. No, geotermalki będą potrzebne. No. Nie, tutaj już trzy geotermalki będą potrzebne. Znaczy, geotermalek jest spoko, ale ja mam geotermalkę centralnie połączoną z bazą. To jest dodatkowe. Ale patrzcie, to jest ciekawe, bo mamy tlen i węgiel, więc tego nie będzie brakowało. Więc ja nie widziałem sensu w ogóle, żebyś się budował w tym kraterze. Nie przemyślałeś tego. Nie, przemyślałem. Żeby w kraterze się budować? Przecież masz suchy lód. Ja się nie wybudowałem w kraterze. Się budowałem obok krateru. A tu się PL zbudował w kraterze, Okej, okay, spoko, można i tak. Bo na naszym nacji tutaj jakieś tam były busty to... No, busty do węgla, no dobrze, ale no cóż tak jak macie suchy, no to bo tak naprawdę... gdzieś geotermalek masz, no ale wiesz, nawet nie wykorzystasz tych geotermalek tyle jakbyś chciał. To jest właśnie to, że ty tego nie wykorzystasz. I tak nie ma sensu budować geotermalek się blisko geotermalek, bo szanse, że połączysz je wszystkie i będziesz używał tego przyciążenia, że będziesz miał dodatkowe tego prądu, jest bardzo mała, a i tak jest bezprzewodowy, znaczy nie płacisz za transport prądu. Wiecie, fajna jest akcja z aukcjami, bardzo mi się podoba. Jak w miarę szybko klikacie, to możecie kogoś nieźle wpuścić w minę. Wiecie, jakiś limit swój, jak kliknicie przed nim, on nie zauważy, że klika i na przykład PL kupił za 7000 w tym momencie. No, a za 2000 jest. No, taki szybki misklik był. I to mi się bardzo, bardzo takie akcje podobają. Aha, miałem zbudować to. Dzień dobry, już bym... Boryna. Już jestem do w plecy, dobra. To jeszcze trzeba zbudować
to, bo to musi być. Ale brakuje mi... O, teraz jest w porządku. Co się dzieje? Czemu stanie ty jesteś tak bardzo rozwinięty? Albo ty jesteś ekspansjonistą. No tak. A oczywiście, że jestem ekspansjonistą. Czy jak to tam zwa? Jak zwał, to zwało. Ekspansjonista. Ekspansjonista, co to znaczy? No, to jest nacja. Ekspansjonista. Tak, wiem, troluję cię. dobra. A czy tutaj naukowcy mogą fajnie mieć, bo faktycznie mogą sobie postawić gdzie chcą. No ten suchy lód. Ale co? Też więc węgla... pamiętaj, że ten suchy lód, to on jest fajny, ale... Mało daje. Tyle, ile ty bardzo wolno z tego wszystkiego czerpiesz, więc... No tak, ale ta planeta jest dobra, na przykład jakbyś miał mega ograniczone źródła wydobycia. Wiesz, o co chodzi. No rozumiem. Dobra, to jest wszystko pobudowane. Bardzo fajnie. Teraz trzeba tylko... Jeszcze jak ja w duch wpadłem od razu. Już wpadłeś? No patrz, jak szybki jesteś. No. Jak jesteś szybki. I właśnie tak się gra na długu. Teraz docen to, jak się gra na długu. Potrzeba więcej koncesji, mój panie. Witaj się. Wezmę to za 18 tysięcy nawet. Nawet wezmę za 18 tysięcy, przeżyję to. To przynajmniej będę wiedział, żeby nie rzucać ci w ten. Ale nie, w sumie jak ci ładnie trafisz. Znaczy nie. Ale nie tylko raz. U ciebie jest o tyle problem, bo tam jest odległość jednego pola. A jak ja rzucę ci sam w środek, to ci nic nie pomoże. Nie pomoże, ponieważ w stanie czytałeś, na czym polegają myślące maszyny? No, że odległość pola. Nie. A co? Nie. Staniu. Już mnie tutaj chcę. Myślące maszyny. No. Jeśli o 50% szybciej wraca ci na przykład zasilanie albo coś takiego. Zdecydowanie szybciej wracasz do... A, że to szybciej wraca, ale tam o odległość na pola coś było napisane. Ja nic nie wiem. Tam było jedno, weź sobie przeczytaj opis tego. Już czwarty poziom już mam. Serio? Chłopie, ty się naprawdę nudzisz. Ja mówiłem, że to, że ty tutaj grasz, to znaczy, że ostatnio wygrałem, to jest kwestia mojego nie farta, tylko waszej litości dla mnie, żebym grał dalej w tą grę. W żaden sposób nie mam zamiaru ci pomagać, ja chcę, żebyś poczuł, jak ja się gra w tą grę. Tak mi dalej ściemniaj. To teraz zobaczymy to. Tu się też ładnie buduje. O, fajnie, że widzę kto co buduje. Laboratorium patentowe. No proszę. Laboratorium patentowe. A czy ja wiem. Co się dzieje? A co się ma dziać? You can't let them get this. Bid now before it's too late. Da. Das ist meine. Das ist meine. A to bierz sobie. Albo nie. Nie. Dobra, 20 tysięcy już bierz. Okej. Okay. A, biedne. Proszę, stanie. 40 tysięcy? To już sobie podaruję. Co tu się dzieje? Boże, jaki dług teraz wziął? 99 tysięcy już ma długo. Ja nie mogę. O, nie mogę. Powiem wam szczerze, że ta rozgrywka jest jedną chyba. Nie wiem co tu się stało, ale... Który? Na pewno nie ja. Ja nie mam nawet środków na czarny market. Mam zablokowane, bo kupiłem przez chwilę koncesję. Ale mnie to było... Rozbawiliście mnie panowie dzisiaj. No to bardzo, to było śmieszne akurat. Okej. Powiem wam tak, tutaj chyba nie wiem, czy opłaca się budować, zwłaszcza, że to takie tanie jak borszcz. Bardziej bym się skupił na budowie, bo nie, to jest fajnie, to jest wszystko w porządku. Tutaj, brakuje mi tylko tego surowca, ale o, jak ja blisko to wszystko mam. I tu nawet, dobra, to te złoże ja wydobywam. To jest piękne.
Widzę. Na razie tu zrobimy tak, i tu zrobimy sobie jeszcze tak. Co ty tam marykasz? Okej. O, teleportację wziąłeś sobie? No, patrz. No, pozwoliłem sobie już to wykorzystać. Też wykorzystam to. Wiesz co jest irytujące? Że mi tutaj... Dobra, tak już lepiej. Tak i tak i tak, okej. I cyk. Mój. To jest bardzo fajny upgrade, akurat. Skrót bardzo... Let the bidding begin! Kwarc spustujemy. I też to będziemy. No, weźmiemy. Proszę bardzo. Podbiję wam. Dzięki, zwłaszcza, że geotermalkę mam koło domu. To jest dodatko plus 200... No, mamy energię na 200 zarobków. Dzięki. Ale spójrz, patrz jak teraz cena energii spada. No dobrze, ale to cena sobie spada, ja kasę i tak mam plus 200. Bo mam z Afryki tak naprawdę transport. Na pewien czas. Spokojnie. Takie rzeczy się tutaj. Dobra, ja przestrzegam po prostu. O, jeszcze bym to wyłączył. To muszę teraz, widzę, ewentualnie wyłącz stalownię. Nie, muszę pilnować tego pewno. Mocno muszę tego pilnować, co tu się dzieje, bo... Nie bądź świnia, już chcesz mnie pożegnać? Już chcesz... Jakie pożegnać? Ja po prostu chcę wam pomóc odejść z tego świata. Tak jak roboty mówiły. I te wam pomagamy. Aha, jasne. Kolega, patrz, PPL, jaki kolega, już chce nas, o. Już. Teraz będzie pogrzeb wykupi nas wszystkich. Ale stanie wiesz czemu ma tak łatwo wykupić? Słucham cię? Wiesz czemu ma na pewno chce tak łatwo wykupić? Bo już chcesz, żeby z nami przestał grać, no wiesz co, jesteś ham. W tym momencie jesteś ham. Ham nie. Jest tak. On nawet nie ma rozwiniętego nic. Bo miał ogromny dług. No właśnie nie wiem jakim sposobem to zrobił. Bo zakupiły za 99, ten za ile? Za 50 tysięcy coś, co mu się w ogóle tam nie przydaje. You can't let them get this. Bid now before it's too late. A bierz tam. Sobie. Jednak nie. A bierz, i tak masz teleportację. Właśnie, ale to ty nie będziesz miał do tego. Ale chłopie, patrz jakie mam transporty. Wszystko koło domu. Cóż. Cóż, właśnie cóż. Czerzuję. No i znowu się to w dziadostwo wyłączyło. Jak mnie to irytuje. Tych zasobów. Pirates. O, proszę bardzo. I hate those filthy bandits. Bez sensu. Czemu bez sensu? Zawsze coś ci zbije. Nie, z tobą dzisiaj gry widzę nie ma. A, jeszcze postawiliśmy piratów. Tak. Tymi piratów stawiasz. The black market is online. Patrzcie, jaki kolega. Co ty mi tam rzuciłeś? Powiedz mi, co ty mi tam rzuciłeś? Pomyliłem. Co pomyliłeś? Pomyliłem, użyłem zamiast... użyłem przepięcia, a powinienem użyć podziemnej atomówki. Jak z tobą tu grać, powiedz? Jak można tu z tobą grać, jak ty taki niemilec jesteś? Nie wiem. Jakoś to trzeba robić. Nie, 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 nie.
Niby tutaj przychodzi, no odchodzi, zagramy, będzie fajnie, będzie przyjemnie, a tutaj widzicie co robi. Jest fajnie, stanie, da, dałem ci wygrać kilka razy. Właśnie widzicie, jak jest bardzo przyjemnie z tobą grać. Znaczy chyba dla ciebie tylko ta przyjemność jest. Nie, to jest taki łatwy zwycięstwa, nie jestem przyjemny. No pewnie tak. Co, to jest moje? To jest fajne. Moje, spadaj. Okej, jest 20 tysięcy jest u mnie. Jednak wezmę. Tylko żeby zdecydować, czy bierzesz, czy nie, no wiesz co? No weźziesz to. Congratulations. Najpierw chcę moje, a później nie bierzesz. No patrzcie, jaki kolega najpierw bierze, później nie bierze, no po prostu... Nie rozumiem człowieka, naprawdę nie rozumiem człowieka. Scavenger HQ has been upgraded. O, wszyscy na Spelixa się rozwija. The black market zadłużenie się rozwija. Znaczy, to jest ciekawe. Strasznie to zadłużenie rośnie. O, spadło mu. Już mu nie rośnie zadłużenie. No. Nie, nadal rośnie, przepraszam. To w końcu rośnie czy nie rośnie? Wziąłbyś się w końcu zdecydował. Nie, co tu się dzieje z tą żywnością, Staniu? Co się dzieje? Bo nie wiem. Co ty robisz z tą żywnością? Ale że co, gdzie? No i ceny szaleją po prostu. No wiem, bo zabijam rynek. Ale nie chodzi o to, że lecą w górę. Ale co? Nie, ja sprzedaję, to powinieneś w dołu, nie sądzisz? No właśnie to dziwne. Ty chcesz tutaj zarabiać na chemikaliach? No właśnie, na chemikalia polecam. A żywność buduję, bo mi potrzebne, głoduję tutaj. Ja właśnie. A może dlatego ceny poszły do żywności, bo ja nie miałem żywności. To wszystko jasne. No dokładnie. Wszystko jasne. To akurat muszę przyznać, że to jest wszystko jasne. Jak ładnie siadło. No to ładnie siadło. A tak, i pewnie mi zaraz wykupić, ale ładnie siadło mimo wszystko. No to tak. Dobra, wykup mnie i oszczędź tego honoru, bo widzę, z tobą nie ma dzisiaj gry. Jeszcze nie mogę cię wykupić. Jeszcze nie. Jeszcze ile ci zostało? 5 tysięcy? Nie. Półtorej. No to teraz właśnie sobie nabijemy zadłużenie. Właśnie się zorientowałem, że ty mi włączyłeś MP, a ja sobie... No masakry, dobra. To kończ, panie. Wstydu oszczędź. To już jest mega, mega pobieg. Kończ, panie. Wstydu oszczędź. Czy ceny w górę tego... Jeszcze może zarobię troszeczkę na tym. To są straszne ceny tego. Czego? No, tych takich podstawowych. Tak? No, sam widzisz, jakie są ceny tlenu, paliwa czy tak dalej. No, takie są. Paliwo akurat sprzedaję na masę, bo no to nie. Fajnie, bo ja kupuję. sprzedaję, masz rację. Znaczy, ja, to jest bardzo dla mnie ładny zarobek akurat. Dla mnie też. Bo ja kupuję za grosze, dzięki temu. Za grosze? Za 309... Fajnie. Co ty chcesz? Na czym powiedz, ty zarabiasz? Na niczym. Ja w tym się nie zarabiam. Coś powiedziesz, że ja zarabiam. A przepraszam. No, dobra, spodziewałem się. W takim razie dzięki serdeczne i do zobaczenia. A jeszcze zobaczymy w ogóle dzisiaj, teraz to wydanie było całkowicie B. Takie B. Dobra, mimo wszystko, dobra, zobaczmy. Nic. Bardzo szybko wykupiłeś kolegę i to do tobie. Zielony to jest żywność, no tak, dobra, no to mówię, żywność mnie uwaliła. No dobra, w takim razie dzięki serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem.